Dzień dobry Państwu, Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka. Spotykamy się w programie Usłyszeć Dzieci. Usłyszeć dzieci to nie tylko słyszeć, jak one wydają dźwięki z siebie, jak hałasują w domu, co czasami nas nieco wyprowadza z równowagi, ale słyszeć to, co do nas mówią, bo czasami te głośne dźwięki lub ich wypowiedzi czasami nas też stawiające obok powodują to sygnał, że chcą, żebyśmy je usłyszeli, że chcą coś nam ważnego przekazać i o tym też w naszych kolejnych odcinkach często Państwu mówimy. Pamiętajmy o tym, że dzieci uczą się od nas, patrząc na nas, nie tylko co my do nich mówimy, bo człowiek jest nastawiony na odbiór wzroku, także to, co my robimy, dzieci przyswajają. W związku z tym nasze zachowania mają bardzo istotny wpływ na ich funkcjonowanie, na ich życie. Jeżeli czegoś będziemy wymagali od naszych dzieci, to pamiętajmy, że my musimy być spójni, czyli robić to, czego od nich oczekujemy, więc jeżeli my prowadzimy niezdrowy styl życia, to będzie trudno nam przekonać dzieci do tego, aby się w ten styl życia też wprawiły, żeby żyły zdrowym stylem życia, a nie prowadziły takiego życia jak my. Pamiętajmy też o tym, żeby się dać zaprosić do świata dziecka, bo dzieci chciałyby, żebyśmy z nimi byli. Czyli posłuchajmy z nimi muzyki, której słuchają, nie osądzajmy i od razu mówmy, że tego się nie da słuchać. Wiele z tych utworów da się usłyszeć, one zawierają również często tekst, w którym te dzieci chcą nam coś przekazać, więc słuchajmy dzieci również w ten sposób. Może zagrajmy w gry z nimi również komputerowe czasami, bo to też jest pewna informacja dla nas. Jeżeli będziemy zaproszeni do tego świata, będziemy wiedzieli, co dzieci robią, a to jest naprawdę ważne, o czym później powiem Państwu, jeżeli chodzi o problemy uzależnień u dzieci. Więc jeżeli jesteśmy w świecie, jeżeli mamy kontakt z dzieckiem, jeżeli jesteśmy w stanie usłyszeć jego krzyki, wołanie o pomoc, to jesteśmy mu w stanie pomóc, ale również uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji w jego przyszłym życiu. Oczywiście wychowujemy dzieci do wolności i do podejmowania wyborów, ale też czasami musimy tą wolność i tę możliwość tych wyborów też w jakiś sposób kontrolować i być czujnymi, bo te wybory nie zawsze będą takie, jakbyśmy chcieli i też nie zawsze będą one bezpieczne dla naszych dzieci, więc dlatego pamiętajmy o tym. Warto oczywiście wspierać się danymi, tym, co Państwo usłyszycie w naszym cyklu Usłyszeć Dzieci, ale również sięgając po różnego typu lektury, w których możecie zrozumieć, jak ważni jesteście w życiu swoich dzieci, jak macie wielki wpływ i w jaki sposób ten wpływ korzystny wywierać, jak z dziećmi się zaprzyjaźnić i jak nie powodować chęci ucieczki od Was. Jest wiele książek. Ja moim ulubioną książką dla mężczyzn, dla chłopaków jest książka Pod tym dzikie serce albo Ile znaczy tata w życiu córki albo mama w życiu syna. Są to świetne książki, które Państwu polecam, warto spojrzeć, bo odpowiadają na wiele pytań i wiele moich stresów i mojej żony mi zostały oddalone, kiedy zrozumieliśmy, że jest to nic groźnego, że jeżeli dziecko się buntuje, to dobrze, jeżeli się buntuje w domu, to też dobrze, bo znaczy, że się czuje w domu z Wami bezpiecznie, że wie, że sobie może na to pozwolić. Gorzej, jak dziecko nic nie mówi, jak nie zwraca na siebie uwagi, gdzieś ginie, to wtedy na pewno powinniście Państwo na to szczególnie zwrócić uwagę. Bo może w tym czasie dziecko ukrywa swoje ryzykowne zachowania, a trzeba pamiętać o tym, że niestety nasze dzieci, szczególnie nastolatki, te starsze, niestety mają już za sobą wszelkie doświadczenia. Bo trzeba pamiętać o tym, że co piąty nastolatek pali. W tej chwili, kiedyś to jeszcze byliśmy w stanie wykryć to, że nasze dzieci palą, bo dym papierosowy dość charakterystyczny pozostawia zapach, ale współczesne e-papierosy już tego zapachu nie pozostawiają, tego śladu Państwo też nie zauważycie. 17% dzieci ma za sobą spożycie alkoholu już w wieku powyżej 15 roku życia, a 13% upiło się dzieci w ciągu ostatnich 30 dni, proszę Państwa, czyli to jest bardzo duża liczba, jak również 15% ma już za sobą doświadczenia z marihuaną, a 10% naszej młodzieży ma rozpoczętą inicjację seksualną za sobą przed 15 rokiem życia. Czyli to są ryzykowne zachowania, które
mogą się pogłębiać i mogą dalej niestety prowadzić do dalszego złego ciągu. Tak. Oczywiście pojawiają się nowe uzależnienia i nowe problemy oprócz tych, które znamy, które wymieniłem, czyli to są na przykład patologiczne diety, konieczność zachowania właściwej sylwetki. Według badań Instytutu Matki i Dziecka wiemy, że dziewczęta w Polsce mają najgorszą samoocenę swojego wyglądu w całej Europie, choć nie odbiegają wcale, jeżeli chodzi o średnią masę, czy procent występowania nadwagi, czy otyłości od rówieśniczek w innych krajach, ale oceniają się najgorzej, co powoduje, że bardzo chętnie sięgają po różnego cudowne diety, które są dietami szkodliwymi. Nie są to diety nadzorowane, diety eliminacyjne, które mogą doprowadzić do zaburzeń zdrowotnych, istotnych, jak nie tu i teraz, to w dłuższej perspektywie czasu. I o tym musimy też pamiętać. To są uzależnienia oczywiście od ekranu w tej chwili. Nie uciekniemy od ekranów oczywiście. Taki jest świat w tej chwili. Używamy wszyscy telefonów komórkowych, tabletów, komputerów. Spędzamy tam multum czasu pracując, ale też również korzystając z rozrywki. Kwestia jest, czy to jest rzeczywiście narzędzie do pracy, czy to jest narzędzie do zabawy, czy też zostaliśmy wessani w ten świat i bez tego ekranu nie potrafimy żyć. Na to musimy na pewno zwracać uwagę i o tym też będziemy w szczególnych odcinkach głębiej sięgali do tych informacji również. Na pewno przebyta i nasz lockdown, ten rok, można powiedzieć, że w zamknięciu, pogorszył wiele tych sytuacji, o których Państwu wspominałem. Na pewno, jeżeli chodzi o te uzależnienia, oczywiście od ekranu, od używania urządzeń elektronicznych i życia w wirtualnym świecie, spędzaliśmy gro czasu w tym miejscu, bo i szkoła zdalna, i praca zdalna, i byliśmy w domu. Ale oczywiście też wpłynęło to na naszą aktywność fizyczną, czy na sposób odżywiania i na nasze kontakty. Tym niemniej, mimo że byliśmy w domu, to niestety 53% naszych dzieci mówi, że niestety ocenia źle nasze wsparcie rodziców w swoim życiu. Ale jednocześnie tylko 20% uważa, że nie wspieramy ich w nauce. Czyli uważajmy, koncentrujemy się na wspieraniu dzieci w szkole, w nauce, a nie wspieramy ich w innych dziedzinach ich życia. Dlatego może warto, jak Państwo spotykacie się z dzieckiem po południu, nie zadać pytania pierwszego, co w szkole, albo co słychać tylko i wyłącznie, tylko może spróbować jednak zapytać o coś innego i tą rozmowę dalej pogłębić, porozmawiać. Dziecko będzie chciało, myślę, że w takiej sytuacji powiedzieć Wam więcej. Czasami, jak wracacie z pracy, to też jak nawet na zadane pytanie niekoniecznie odpowie, to czasami chce, żebyście przy nim po prostu pobyli z nim, nawet nic nie mówiąc, nawet milcząc, po prostu być obok, bo też taka potrzeba istnieje i o tym też nie zapominajmy. Człowiek jest zwierzę stadne i potrzebuje obecności innych ludzi wokół siebie również, potrzebuje również sympatycznego dotyku i o tym z naszymi dziećmi też pamiętajmy. Pamiętajmy o tym, że takim momentem, który możemy wykorzystać do usłyszenia dzieci, to są wspólne posiłki. Niestety, według naszych badań, tylko 15% rodzin je chociaż jeden posiłek wspólnie dziennie. Czyli bardzo mało, bardzo rzadko się w takim razie spotykamy również poza jedzeniem, poza spożywaniem posiłków, poza śniadaniem, obiadem czy kolacją. W ogóle się rzadko spotykamy i mało czasu w takim razie spędzamy ze sobą. Pamiętajmy, że zawsze wspólne jedzenie, wspólny posiłek będzie nas jednoczył i będzie momentem do rozmowy. I może czasami warto zapomnieć o maksymie, że się nie mówi z pełnymi ustami. Oczywiście nie jest to dobrym wychowaniem, ale czasami dajmy temu dziecku, temu nastolatkowi się wypowiedzieć, chociaż może nie do końca jeszcze zjadł, co miał do zjedzenia, ale spróbujmy i wspólnie. Spróbujmy również dać im się wygadać, bo z takich czasami rzeczy zupełnie nieistotnych, jakby się wydawało, czasami żartów, przechodzimy do kolejnych punktów bardziej i nagle okazują się, że są bardzo ważne rzeczy do opowiedzenia. Też wspólne spędzanie czasu, chociażby oglądanie filmów, czasami trochę filmów na wyraz, jeżeli chodzi o wiek danego dziecka, ale wspólne obejrzenie, skomentowanie tego filmu, pokazanie, co jest dobre, a co złe, pomoże również
państwu powstrzymać dziecko niejednokrotnie przed sięganiem po te zakazane owoce, czyli używki, alkohol, narkotyki, czy chociażby też przedwczesną inicjację seksualną, bo wtedy nie jest to rzecz opowiedziana, obłaskawiona, w jakiś sposób oswojona. Nie jest to coś, co jest tajemnicą, rodzice zabraniają, o tym nie mówią, a koledzy pokazują. Pamiętajmy, że koledzy to jest ogromny wpływ na nasze dzieci mają. Grupa rówieśnicza ma ogromny wpływ, bo dzieci, każdy z nas chce przynależeć do grupy, a dzieci szczególnie. W związku z tym musimy być silniejsi od czasami złych autorytetów rówieśniczych i tutaj to są nasze właśnie zachowania, to co pokazujemy dzieciom sobą i to, że chcemy dać się zaprosić do ich świata i my zapraszamy ich do swojego świata, czasami takiego, którym się wydaje, że to nie jest dla naszych dzieci. Oczywiście adekwatnie do wieku dziecka, wiadomo, że inne zaproszenie będzie dla 8-latka, inne dla 17 czy 16-latka, tak? Ale pamiętajmy o tym, że to są możliwości naszego oddziaływania i zabezpieczania naszych dzieci. Pamiętajmy o tym, że to przedwczesne korzystanie z, w ogóle korzystanie z używek, nie tylko przedwczesne, ale w ogóle korzystanie z używek czy przedwczesna inicjacja seksualna będą miały znaczący wpływ na życie naszych dzieci, jak będą już osobami dorosłymi. To niestety się potem odbędzie również odbijało na ich zdrowiu. Wiemy, że odpowiednie nawyki zdrowego stylu życia wyrobione, zaimplementowane, wdrożone i stosowane do 25 roku życia będą procentowały potem w przyszłości. Niestety, jeżeli mieliśmy nieprawidłową masę ciała, stosowaliśmy używki, jeżeli nie prowadziliśmy aktywnego trybu życia, to jeżeli to włączymy w wieku 40 lat, to niestety dłużej żyć z tego dzięki temu nie będziemy. Na pewno trochę obniżymy czynniki ryzyka, ale tak naprawdę, tak jak mówi dawne przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tak będzie właśnie. Tym możemy to wszystko wykreować, nauczyć i wdrożyć w wieku nastoletnim, dziecięcym i nastoletnim. To potem będzie funkcjonowało u naszych dzieci dalej. W ten sposób możemy zmniejszyć ryzyko poważnych zachorowań, czy też istotnych chorób cywilizacyjnych u naszych dzieci. To też nasza rola, żebyśmy myśleli o ich przyszłości, czyli żeby nasze dzieci w przyszłości nie były osobami, które chorują na choroby układu krążenia, to żeby nasze córki, nasi synowie mogli oczekiwać spokojnie potomstwa, będąc osobami zdrowymi w pełni i nie ponoszącymi konsekwencji swoich ryzykownych zachowań w czasie wieku nastoletniego czy młodej dorosłości. To wszystko są bardzo ważne rzeczy. O tym wszystkim te informacje przekazujemy Państwu w naszym cyklu Usłyszeć Dzieci. I chciałbym Państwu jeszcze raz zwrócić uwagę, czy też zaapelować, słuchajmy naszych dzieci. I zwracajmy uwagę na to, co, bo czasami, tak jak powiedziałem na początku, bunt dziecka, jego krzyk, hałas, czasami trzaśnięcie drzwiami, to jest sygnał, usłysz mnie, zwróć na mnie uwagę, porozmawiaj ze mną, przytul mnie, zainteresuj się mną, co ja robię, nie pytaj, jakie mam oceny tylko w szkole, ale zainteresuj się całym moim życiem, a zostanie wam to oddane za chwilę, może za kilka lat, dużym zaufaniem, dużą miłością i spokojem waszej duszy, że wychowaliście dziecko, które funkcjonuje dobrze w społeczeństwie i nie musicie się stresować, że coś się dzieje złego. Dziękuję bardzo.